Paweł Pawlikowski, kim jest reżyser Zimnej Wojny i Idy? Filmy w jego reżyserii były wielokrotnie nagradzane na różnych festiwalach filmowych. Profesjonalista i wizjoner tworzy arcydzieła, które na długo po obejrzeniu zapadają w pamięć. Wszystkie najważniejsze informacje na temat Pawła Pawlikowskiego. Paweł Pawlikowski, najgorętsze nazwisko polskiej kinematografii. Autor Idy, która w 2015 roku otrzymała Oscarową statuetkę za najlepszy film nieanglojęzyczny, pierwszy polski film, który może poszczycić się Oscarem. Urodził się 15 września 1957 roku, ma 61 lat, w Warszawie. W wieku nastoletnim wyjechał z matką do Wielkiej Brytanii, studiował w Londynie i Oksfordzie literaturę i filozofię. To właśnie tam zapisał się na warsztaty filmowe, a w 1986 roku dostał się na staż do BBC, gdzie tworzył filmy dokumentalne. Paweł Pawlikowski, rodzice reżyser nie miał łatwego dzieciństwa. Dzieciństwo spędził w Warszawie, dopiero w wieku 14 lat przeprowadził się z matką do Anglii. Jego matka, pochodząca z tradycyjnej katolickiej rodziny, wykładała anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ojciec natomiast był uznanym lekarzem żydowskiego pochodzenia. Po kryzysie marcowym w 1968 roku i nasilających się ruchach antysemickich ojciec Pawlikowskiego wyjechał do Austrii. W nastoletnich latach wyjechał razem z matką do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkał przez jakiś czas, uczęszczał wtedy do katolickiej szkoły pod Londynem. Z powodu jego krnąbrności został wyrzucony ze szkoły. Następnie mieszkał przez jakiś czas w Niemczech, we Włoszech i Francji, by ponownie osiedlić się na Wyspach. Paweł Pawlikowski, żona i dzieci. Paweł Pawlikowski i Małgorzata Bela. Życiorys reżysera skrywa wiele tajemnic. Obecnie jest związany z Małgorzatą Belą, modelką i redaktor naczelną polskiego Vogue'a. Reżyser i modelka poznali się na czerwonym dywanie w Cannes, wkrótce potem pobrali. Małgorzata Bela nie jest pierwszą żoną Pawlikowskiego, pierwsza żona reżysera zmarła na raka w 2006 roku, jednak nic więcej o niej nie wiadomo, nawet jej imię owiane jest tajemnicą. Podobną kochaną poznał w Anglii, w której wcześniej mieszkał. O zmarłej żonie wiemy niewiele, jedynie tyle, że była emigrantką, Rosjanką, znaną pianistką. Z pierwszego małżeństwa reżyser ma dwójkę już dorosłych dzieci, Wiktora Ur. 1991 r. oraz Marię, Ur. 1993 rok. Film jest taką syntetyczną dziedziną, gdzie człowiek, który ma talent, ale nie jest wybitny, może wlać swoje pasje.
pewnym sensie jest też moim domem. Na planie zawsze rodzą się intensywne relacje. Często pracuję z tymi samymi ludźmi. No ale dom przede wszystkim kojarzy mi się z kobietą, mówił reżyser w jednym z wywiadów. Paweł Pawlikowski bardzo przeżył tragedię, zniknął ze świata filmu na prawie 5 lat. Chciałbym zadedykować tę nagrodę mojej zmarłej żonie. Oraz moim rodzicom, którzy także już nie żyją, ale są w tym filmie. A także moim dzieciom, które, mam nadzieję, oglądają. Wciąż żyją. Dziękuję. Victor i Maria, kocham was, mówił, odbierając Oscara za Idę. Pawlikowski od lat utrzymuje, że dziennikarzy i widzów jego dzieł mają interesować jego filmy, a nie życie prywatne. Dlatego właśnie tak mało wiemy o życiu reżysera. O ślubie z Małgorzatą Belą media dowiedziały się długo po fakcie. Paweł Pawlikowski, nagrody, Cannes i Oscary. Pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym Pawła Pawlikowskiego było Ostatnie wyjście, nagrodzone wieloma międzynarodowymi wyróżnieniami. W 2000 roku film pokazywano na festiwalu w Wenecji oraz otrzymał laur dla najlepszego brytyjskiego filmu na festiwalu w Edynburgu. Produkcja otrzymała nagrodę BAFTA dla najbardziej obiecującego debiutanta w brytyjskim kinie. Reżyser miał wtedy 43 lata. Nie tylko filmy fabularne Pawlikowskiego zdobyły uznanie, również filmy dokumentalne były nagradzane, m.in. Serbian Epic, Podróże Dostojewskiego, czy Z Moskwy do Pietuszek z Wenedyktem Jarofiejewem. W 2004 roku Polak wyreżyserował Lato miłości z Emily Blunt w roli głównej. Film został zrealizowany ze współpracy z polskim operatorem Ryszardem Lemczewskim, także otrzymał nagrodę BAFTA. W 2012 roku wrócił do ojczyzny, by tu nakręcić swój pierwszy polski film, Ida. Na 71. gali festiwalu w Cannes pod przewodnictwem Cate Blanchett przyznało Pawłowi Pawlikowskiemu nagrodę za reżyserię film Zimna wojna. Paweł Pawlikowski filmy. Paweł Pawlikowski Zimna wojna i Ida. Ida odniosła olbrzymi międzynarodowy sukces. Film został uhonorowany Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny. Był to pierwszy polski film, który otrzymał statuetkę w tej kategorii. Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego była nominowana aż do 60 międzynarodowych nagród w różnych dziedzinach, z czego 36 wygrała. Kolejnym filmem Pawlikowskiego nominowanym do Oscara w 2019 roku była Zimna wojna. Produkcja była nominowana do aż trzech kategorii: najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser oraz najlepsze zdjęcia. Niestety nie udało się zdobyć żadnej statuetki.